Piękny, po przerwie. I kolejny taki lechoń. Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj niedziela, wielkanocno, rano przyszedł zajączek. Po południu, po obiedzie jest godzina 12:40, jak się nie mylę. Zameldowałem się tutaj w tym miejscu, to byłem ostatnio. We Wielką Sobota, co się udało złowić jednego karpia, leszcza i same płocie na spławik. I co, dzisiaj dwa federy, jeden na klasyka, jeden na metoda. Także nie przedłużając, zapraszam was na film, życzę wam miłego oglądania i już wam pokazuję, na jaki przynęty dzisiaj by dało. Pierwszy zestaw, dumbbellsik biały w metodzie 40-gramowej, ręką odbita, zanęta. I ciepiemy tam po drugą stronę, po te zwalone drzewa. Robimy rzut pierwszą wędką. Pogoda troszkę lepsza, troszkę cieplejsza niż wczoraj. I obejrzymy, co dzisiaj będzie. Tak, drugi zestaw, jak widzicie, też malutki dumbbells. Ciężarek malutki, z jakichś, nie wiem, 15 cm, 10 od choczyka, żeby po prostu w razie, aby mi dźwigło cały zestaw do góry na tym dumbbellsie, to go dźwignie na te 15 cm na dno. Koszyczek 20-gramowy, już nabity, zanętą i zestaw taki są jak na rzykach, i tą paternoster i tu po prostu jest stoperek. I ciepiemy drugą wędkę do wody. Wędki zarzucone i czekamy na jakieś pierwsze branie. Tu jak widzicie cała tasza przynęt różnych dumbbellsików i dzisiaj będziemy testowali. O, jest pierwsze branie. Chcę to skamerować. Coś tam dziubło. O, na lewo wędka. Dobra, zacinam, bo już tam wisi ryba. I mamy krąpika, pierwsza ryba. Taki malutki krąpik przyczepiony na dumbbellsa. I kolejna ryba. Dzisiaj się dzieje, wam powiem. Kolejny leszcz. Kolejna ryba i taki lechoń. I kolejny taki lechoń. Jak widzicie. Już go wypuszczę. Ja tu liczę na karpie, a póki co taki same leszcze. Jak na razie 3 leszcze złowione, taki w granicach, nie wiem, no, od 35 do 40 cm. No i teraz taki pół godziny przestoju. Bańki się zaczęły robić, więc liczę, że tam weszła większa ryba,
może jakiś karaś, może jakiś kaper i w końcu mi się go może uda wyciągnąć. Także obejrzymy, co się będzie działo. Tak, przyszła teraz taka pora, bo powiem, że od godziny kompletna cisza, ani branio na dumbbellsa. Na białe, jakże chciepnął na próba, no to płotki tam brały, ale dzisiaj interesuje mnie konkretno ryba. Zmieniłeś teraz zestaw na metodzie, dołek tam na pelecik 12 mm i obejrzymy o smaku czerwonego robaka. Taki pelet właśnie założyłem i Jerzek ciekaw, czy na niego coś się uda skusić. Może za godzinka jakoś ryba ruszy, te leszcze co brały. Obejrzymy, no cały czas tam coś się spławiło. Jest kolejna ryba, słuchajcie, i chyba karpik. Ładnie przy szczelu. Może mi się go uda wyciągnąć. A idzie tam drzewa. Jest karpik. Ale piękny złoty. Piękny, po przerwie półtora godzinnej melduje się taki karpik. Piękny. Na białe. Elegancja, mu powiem. Zaraz go wypuszczą na zoo do wody. Piękny, jeszcze rozwiąż go po korze. Ale piękne kolory ma. Piękny. Już go wypuszczą. I ciepiemy po kolejnego. Poszło. Tak, widzowie, no cisza kompletno, nic się nie dzieje. Po tym karpiu zaś kolejna godzina kompletnej ciszy. No i co, jakoś mnie, bo powiem, troszkę zaczęła głowa boleć. Jada dudą, pakuje się. I może zaś za pora dni uda mi się wyskoczyć na rzyka, na rybki. To zaś na pewno być jakoś relacjo. Także dzisiaj pochytany jeden karp. Leszcze. No i coś się tam działo. Rynka rybą czuć. I no i co? Żegnam się z wami. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrowionka.